We wtorek na Inea Stadionie piłkarze Lecha wzięli udział w oficjalnej sesji zdjęciowej drużyny. Z tej okazji w sportowych strojach mieliśmy szansę zobaczyć także kontuzjowanych Lechitów. Piłkarzom Lecha humory jak widać dopisywały. Klubowy fotograf Adam Ciereszko także był zadowolony z wyników pracy. Najszczęśliwszym człowiekiem podczas sesji był jednak pan Andrzej Kąpiel, który na aukcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy wylicytował wspólne zdjęcie z drużyną. Jestem właścicielem agencji reklamowej Akmedia. Bierzemy udział w licytacjach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy od wielu lat i była akurat licytacja, możliwość wygrania zdjęcia z Lechem. Ponieważ jestem poznaniakiem, postanowiłem ją wygrać. Jak przebiegała licytacja? Czy były nerwy? Za ile udało ci się wylicytować taką, no, nie lada gratkę? Szczerze mówiąc, nie wiedziałem o tej licytacji za dużo. W ostatniej chwili zauważyłem, że jest, no i od razu przebiłem maksymalnie, ile można było. Wylicytowałem za 1000 zł, aczkolwiek liczyłem, że więcej, kibice bardziej będą licytować z Poznania, no i się udało. Co ci się podobało, jak przebiegała ta sesja według ciebie? Sesja przebiegała bardzo szybko, sprawnie, no było fajnie. Byłem już na dwóch stadionach innych, na Stadionie Narodowym i w Gdańsku również. Stadion również poznański jest ogromny, jest ekstra.